Sanok, piękne miasto w województwie podkarpackim. Dla miłośników gór brama do Bieszczad, miłośnikom sztuki kojarzące się od razu ze Zdzisławem Beksińskim czy kolekcją ikon. A przywołuję je dlatego, że pochodzi stamtąd człowiek paradoks. Górnolotny, który z jednej strony chwycił swoje marzenia, a z drugiej strony przepraszał za nie. I to nie byle gdzie. Na dachu świata, Mont Everestie, no wyżej już wspiąć się nie da. 16 maja 2018 roku stanął na szczycie najwyższej góry świata. Ale to nie jedyne zaskoczenie, które może nam zafundować ten niepozorny mieszkaniec Podkarpacia. Świetnie biega, tam gdzie prestiżowe imprezy biegowe, tam jest i on. Wobec tego również naszego zimowego biegu górnolotnych nie mógł sobie odpuścić, mimo, i tu uchylę rąbka tajemnicy, pękniętego żebra. Kiedy zapytałam go, czy to dobry pomysł, żeby biegać z taką kontuzją, odpowiedział, że no, dopóki człowiek jest w całości, stanowi jedną całość, to nie jest kontuzja. Ale to nie jedyne zaskoczenie. Skroń naszego górnolotnego wieńczy bowiem korona złożona z 9 najwyższych szczytów Ziemi. Mogło tak nie być. Mógł codziennie oglądać zachód słońca w Dolinie Sanu, ale postanowił swoje życie przeżyć, a nie przeczekać. I góry marzeń zamienił na prawdziwe szczyty. Dziś o każdym z nich może powiedzieć moja Aconcagua, mój Elbrus, mój Mont Blanc, czy wreszcie mój Everest. Łukasz Łagożny. Witaj, Łukaszu. Rozgość się. Dzień dobry. I zabierz nas wysoko. Postaram się. Witam wszystkich. Ja może włączę takie ramy czasowe, które będą nas ograniczały. One będą sobie gdzieś tam w tle biegły. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo miłe tutaj było przedstawienie mnie. Chciałbym was wszystkich zabrać nie tylko na Everest, ten, który jest dzisiaj tytułowy, ale może tak troszeczkę po całej koronie Ziemi. I przygotowałem specjalnie dla was taką prezentację, tak naprawdę zlepek różnego rodzaju filmów, który będzie pokazywał różnego rodzaju góry. Góry na kontynentach. Tutaj możecie zobaczyć też pięknie, jak wygląda ścieżka, która wydaje się bardzo często w górach niepozorną ścieżką. To jest dokładnie ta sama ścieżka, która przed chwileczką była czymś prostym, czymś normalnym. Chciałbym was tak naprawdę zabrać w przygodę, która jest dość odległą przygodą, dlatego że ja swoją koronę Ziemi zacząłem 10 lat temu. I to, co nas, ludzi, tak naprawdę demotywuje w naszych różnego rodzaju działaniach, to, że jesteśmy niecierpliwi. Chcielibyśmy mieć wszystko od razu, wszystko naraz. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, gdyby ktokolwiek z was zapytał mnie 15 lat temu, czy zdobędę koronę Ziemi, czy stanę na Everestie, to bym się mu zaśmiał w twarz. Powiedziałbym, że no nie ma szans. Po pierwsze, trzeba mieć mnóstwo pieniędzy. Po drugie, doświadczenie, sprzęt, czas, który, jak się okazuje, jest bardzo cenny. I powiem szczerze, znalazłbym milion powodów, żeby tego nie zrobić. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby znaleźć jeden powód, dla którego jest to warte. Dlaczego akurat mój kolega Michał, który ma do szczytu Elbrusa w tym momencie, zobaczcie, to już jest taki, można powiedzieć, kawałeczek. Jest to kawałeczek, można powiedzieć, do szczytu, czyli około 12, może 15 metrów i będziecie widzieć, jak długo pokonuje się ostatnie kroki. To nie jest tak, że on nie chce, czy mu się nie chce, a może delektuje się. Każdy z nas wspinaczy stara się wyjść tak naprawdę jak najszybciej na ten szczyt, oczywiście też z niego schodzić. Ten przekrój różnego rodzaju gór, różnego rodzaju wyzwań jest naprawdę bardzo duży, tak jak różnią się różnego rodzaju kontynenty, ale też i nasza Polska piękna, od morza aż po Tatry. Ja przed chwileczką, jak oglądałem prezentację Filipa Babicza, to tak
zastanawiałem się, jak tu wyjdę, to o czym ja wam w ogóle mogę opowiedzieć. Przecież gość taki, ja w ogóle Filipa poznałem kilka lat temu na zgrupowaniu PHZ-u. Tak więc powiem szczerze, tu jestem ja już na tym wierzchołku, tak będę może troszeczkę przeskakiwał. Natomiast chcę wam właśnie pokazać to, żeby znaleźć drogę, żeby znaleźć w sobie pewną siłę i powiedzieć sobie, kurczę, przecież dlaczego ja mam nie dam rady, dlaczego ja nie dam rady, jak przecież jest to możliwe. Różnego rodzaju osoby na różne góry się wspinają, chociaż czy to wierzchołki, czy to szczyty górskie, czy to ten prawdziwy Everest, czy jest to Tarnica, bądź Rysy, albo całkiem inna góra, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Najważniejsza jest droga, którą pokonujemy. I powtórzę jeszcze raz, 15 lat temu nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że można coś takiego robić. Po pierwszej górze, która właśnie była w 2009 roku, czyli już dość dawno temu, stwierdziłem, kurczę, może by jednak spróbować? No i przyszły tak naprawdę kolejne szczyty, kolejne wierzchołki, które były coraz trudniejsze, były coraz bardziej odległe, coraz droższe również, ale cały czas wierzyłem, że dam radę. I tutaj generalnie znam wiele osób, które chciałyby zrobić koronę Ziemi. Niektórzy po kilku szczytach przestawali. Ja też miałem takie różnego rodzaju problemy natury zwykłej, domowej. Jestem mężem, ojcem, mam żonę, trójkę dzieci, pracuję na etacie. Mieszkam w pięknym Sanoku i okazuje się, że oprócz tych gór sanocko-turczańskich, po których biegam prawie że codziennie, można jeszcze coś robić, można gdzieś sięgać po te marzenia i one nie są jakieś bardzo odległe, bardzo dalekie. I w tym właśnie wszystkim o to chodzi, żeby tak jak tutaj na tym wierzchołku usiąść od czasu do czasu, napawać się tymi widokami i tak naprawdę uwierzyć w siebie. Prowadź nas, Panie, swoimi ścieżkami. Nie pozwól nam się zgubić, jak owcom wystraszonym przed wilkami. Pokaż nam światło w drodze do Ciebie, w drodze na właściwy szlak. Bądź nam siłą w chwilach zwątpienia, wsparciem, gdy opadamy z sił, nauką, kiedy rozum zawodzi i światłem w przerażającej ciemności. Boże, niech Twoja ojcowska ręka prowadzi przez strome i urwiste szlaki, by każdy z nas wrócił do swoich bliskich i mógł Tobie służyć do chwili, kiedy go wezwiesz do siebie. Dziękuję. Nie zdążyłem Was wprowadzić, ale pewnie pierwszy raz w życiu słyszeliście i pewnie też ostatni. Jest to modlitwa, którą gdzieś w górach bardzo często się alpiniści, hemaliści posługują. Ja już od kilku osób słyszałem, że ją zna, dlatego stwierdziłem, że warto jest pokazać, że góry to nie tylko ja jestem super, najlepszy i idziemy do góry, łoimy, ale też gdzieś ta nasza duchowość jest i my staramy się też, tak jak cały czas mówię, nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. To jest już nasz atak szczytowy. Nasz atak szczytowy się zaczął z wysokości 6300 metrów. Najpierw mieliśmy mieć nocleg na 7000, później kolejny obóz, drugi tak zwany na 7600, kolejny trzeci na 8300 i z 8300 już atak na szczyt. Jak doszliśmy niestety do 7000 metrów, na tak zwany Nordkul, bo to oczywiście jest strona północna, ta tybetańska, to dowiedzieliśmy się, że prognozy pogodowe, które mieliśmy, zmieniły się i okno pogodowe jest krótsze o dzień, o całą dobę. I trzeba było zadecydować, co robimy, czy schodzimy na dół i czekamy na kolejne, czy atakujemy od razu z jedynki do trójki, czyli właśnie tak jak tu widzieliście, o 1:40 wychodzimy i idziemy od razu na 8300, tam chwilę odpoczynku i na szczyt, czy odpuszczamy. No ja obiecałem córce, że wrócę na komunię, no to nie mogłem odpuścić. W związku z tym przekonałem wszystkich, że to jest dobry pomysł i że damy radę. Jeden z kolegów, który słabiej się czuł, on w ogóle nie atakował z nami. Byliśmy łącznie w piątkę, czyli mówiąc w takim bardzo dużym skrócie, trzech nas klientów plus dwóch przewodników. W związku z tym, że przewodnik tybetański nie może prowadzić dwóch osób, to ja w związku z tym, że na mnie najmniej im zależało, nie, no to szedłem sam.
A tak poważnie mówiąc, to po prostu byłem najsilniejszy z naszej grupy i miałem iść sam. No i stwierdziłem, że tak jak wcześniej zacząłem mówić, żeby to wyjście było dla mnie satysfakcjonujące, to oprócz tego, że sobie sam to wszystko wynosiłem, jedzenie, namioty, to tak jak tu widzicie, to jest już 7 tysięcy, około 500 metrów, gdzie zaczynają się pierwsze namioty drugiego obozu, bo ten drugi obóz się ciągnie na dość dużej wysokości. Tylko ja jestem tutaj bez tlenu, bo stwierdziłem, że do 8300 wyjdę bez właśnie tego tlenu. No i powiem szczerze, że świetnie się czułem, ale nie było to moim celem, żeby próbować wyjść na samą górę, bo wiedziałem, że jeżeli coś zacznie mi się dziać, to po prostu nikt mi nie pomoże. Nie mam przy sobie przewodnika, który zauważy, że jest coś nie tak i no, mogę zapłacić największą cenę, a nie to akurat chciałem tam zrobić. W związku z tym wspinaliśmy się cały czas, nie było to łatwe. No ja byłem tutaj świetnie przygotowany. Dla mnie w tym momencie, może nie teraz z tym żebrem, ale jeszcze 3 tygodnie temu, jak zmieniłbym buty, to mogę biec 200 kilometrów. No i generalnie no jestem w stanie tam długie dystanse przebiegać. W tym momencie jestem na fajne zawody zapisane, prawie 400. Ale tam, wyobraźcie sobie, po 4-5 krokach człowiek nie ma szans zrobić kolejnego. Trzeba się zatrzymać, wyrównać oddech i dopiero kolejne może robić. Tutaj jestem w namiocie na 8300. Chwilę odpoczywamy. Dlaczego chwilę? Bo doszliśmy późnym popołudniem. Rozbijaliśmy namiot, kopaliśmy platformę, wyrównywaliśmy to wszystko przez 1,5 godziny. No bo nie było nas stać na to, żeby wynająć sobie jeszcze jednego przewodnika, który kosztuje 10 tysięcy dolarów i który za nas by to zrobił, no mówiąc krótko. To jest jeden właśnie z naszych przewodników, tak, przewodnik Tomka. W drugim namiocie jest jeszcze jeden przewodnik z Bjornem, z kolegą ze Szwecji. No i odpoczywamy po to, żeby o godzinie 22 wstać. No i tak naprawdę przygotować się, zjeść coś i o północy wyjść. Dużo myśli się przewija przez głowę, nawet bardzo dużo. Powiem szczerze, że na filmie to fajnie wygląda i teraz jak się o tym opowiada, to też bardzo fajnie wygląda, ale często człowiek miał bardzo dużo pytań do siebie. Zastanawiał się, co tam w domu, czy powinno się próbować. My tutaj, jak byliśmy na 8300, dowiedzieliśmy się, że to 3 namioty od nas, umarł Szerpa, niewydolność serca. I to było takie, kurczę, no tu może jest dobra mina do złej gry, tutaj też się załatwiam. Ważne, żeby później, o nie ten guzik, ważne, żeby później stąd nie brać śniegu do picia, tylko stąd, to tak, taka uwaga. No i słuchajcie, ten Szerpa zmarł i to było dla nas takie trochę dziwne, bo kurczę, przewodnik, Tybetańczyk, stąd gość, przecież oni są mega silni. No i to nas tak troszeczkę zdemotywowało. Tak wygląda obóz trzeci, 8300, szczyt tutaj wysoko. Zobaczcie na jakim pochyleniu to wszystko, tak trochę na słowo honoru wisi. Dlatego no, jest dość dużym wyzwaniem wykopać sobie platformę taką jeszcze w miarę równą, żeby się nie zsuwać w tym namiocie. Piękne na dole chmury. Co najlepsze, to tutaj mieliśmy zasięg telefonu komórkowego. Ja stąd dawałem wywiady do radia, do telewizji, rozmawiałem z domem. Tak więc no, niestety jedyny minus to chyba minuta kosztowała coś koło 10 zł rozmowy, ale no, tu jest właśnie nasz drugi przewodnik, tak naprawdę lider całej wyprawy, Mingma. Niesamowity gość, mega silny, z takim fajnym brzuszkiem. Oni są w ogóle takie małe chłopki, a mocne gady, niesamowicie. No i wyjście o 12 w nocy. Powiem szczerze, że dało mi w kość. Ja tutaj już od tej wysokości zacząłem używać tlenu. Po czym, jak ustawił mi ten przewodnik regulator, to po 2 minutach przyszedł do mnie i mówi, że nie, ty musisz mieć mniej tego tlenu, pierwszy raz go używasz, żeby się po prostu nie zatruł zbyt dużą ilością. No, nie wiedziałem generalnie, no, trzeba było mu zaufać, ale rzeczywiście przez całą wyprawę zużyłem niecałe 1,5 butli z tlenem, a takim standardem jest między 7 a 13 tych butli. 7 to jest tak najmniej, jak ludzie zużywają. No,
Tu już zaczyna się powoli robić wschód słońca, te takie trudności techniczne, bo czym się też różni północna strona od południowej? Na południowej stronie pewnie nieraz tam widzieliście te zdjęcia kolejek i rzeczywiście te kolejki tam się tworzą, bo od południa, tak jak ja byłem, wydano 700 pozwoleń na atak szczytowy, a od północy, od naszej strony 146. Teraz macie skalę, ile osób jest z jednej strony, a ile z drugiej, a pogody jest tyle samo z jednej i z drugiej. Mało tego. Pogody takiej dobrej do ataku szczytowego w przeciągu roku, czyli właśnie wtedy, kiedy my tam jesteśmy, proszę dać głośniej, jest kilka tylko dni, czyli około 10-12 dni. Godzina 8:50 rano. To jest szczyt. 16 maja 2018 roku. I zostaje mi jeszcze kilka kroków. Jestem! Everest! Najwyższy punkt na ziemi. Nie mogę złapać oddechu. Piękny widok. Piękne słońce. Najwyższy punkt na ziemi. Nie ma nic wyżej. Ojejku. Korona ziemi, gdybym ja w 2009 roku myślał, kurczę, Everest, który kosztuje tyle, a masy Winsona jeszcze więcej, nie ma szans. Po co w ogóle to zaczynać? Nie ma technicznej możliwości. Dlatego właśnie chodzi o to, żebyśmy mogli spełniać swoje marzenia. Etapujmy to wszystko, nie poddawajmy się, chociaż trudności na pewno przyjdą. Tak więc widzicie, że zwykły chłopak z Sanoka, tak naprawdę zbykowiec, może wyjść na Everest, może gdzieś tam pochodzić, pobiegać. I tak samo wy wszyscy. I proszę was o jedno tylko, tak już kończymy, żebyście nie szukali wymówek w całej tej drodze, tylko żebyście szukali rozwiązań. Dziękuję bardzo. Łukasz Łagożny.